Cześć wszystkim. Wy nawet nie wiecie, jaki to dla mnie zaszczyt widzieć biblijnych chrześcijan na żywo. To jest przede wszystkim wielkie dla mnie wyróżnienie, że mogę tutaj być z wami. Jestem Tomek, mam 32 lata. 29 lat byłem ateistą, wychowanym w katolickim domu. Piękny kogelmogel. Mój dom nauczył mnie jedyne, czego nauczyłem się w domu, to po prostu tego, że wiara katolicka, inaczej, wtedy myślałem, że wiara w Boga jest uciemiężeniem. Jest czymś, co tak naprawdę nas ogranicza, co nas w ogóle nie rozwija. Tak byłem wychowany. Przez to, że byłem obrażony na praktyki Kościoła katolickiego, twierdziłem, że jestem obrażony na Boga, wręcz, że go nie lubię. Obrałem drogę taką, gdyż twierdziłem, że to ja jestem w centrum zainteresowania. Ja muszę być w centrum zainteresowania, mi ma być wszystko dobrze, a innym nie będę robił krzywdy. Taka była moja mantra. I twierdziłem, że to jest rewelacja. Ale po pewnym czasie czułem, że jest coś nie tak. Czułem, że jestem w błędzie, że żyję w jakimś fałszu. Wykonuję taki zawód jak policjant. Parokrotnie już powinienem leżeć w czarnym worku. Pan Bóg zadecydował zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. Po jednej z przedostatniej akcji, w której nie powinienem tutaj siedzieć z wami, stwierdziłem, że komuś za to muszę podziękować, bo to, co się stało, to, że ja uszedłem z życiem, byłem trochę pokiereszowany, ale żyłem. Stwierdziłem, że komuś za to muszę podziękować, bo wypada. I jak to zrobić? Jak byłem nauczony? Pójść do kościoła. Poszedłem do kościoła. Ledwo na nogach. Bo byłem trochę pijany z bólu. Poszedłem do kościoła, posłuchałem księdza przez 30 minut, stwierdziłem, że zbieram się na konwulsję, jak go słucham i wychodzę. Czyli stwierdziłem, że okej, dalej to nie jest to. Ale dalej wiedziałem, że żyję w kłamstwie, że coś jest nie tak. Zacząłem się zastanawiać. Gdzieś kiedyś natrafiłem na wyznanie pewnego chrześcijanina, który mówił o tym, że nam wszystkim za grzech jest należna kara. Zacząłem sam studiować Nowy Testament. No i Pan Bóg sprawił, że ja nie do końca po przeczytaniu Nowego Testamentu wiedziałem, że jestem zbawiony. Ja się dalej bałem kary. Cały czas. Cały czas zwracałem się do Pana Jezusa o zbawienie. Już trafiłem wtedy na telewizję Idź Pod Prąd. Widziałem was wszystkich, którzy mówicie o tym, że jesteście zbawieni, o tym wiecie. A mówię, do ciężkiej, to czemu ja tego nie czuję? Co jest ze mną nie tak? Prosiłem Pana Jezusa nie wiem ile razy, nie zliczę tego, czasami codziennie. I liczyłem, że codziennie coś się zmieni. Nie zmieniało się nic. Czyli twierdziłem po przeczytaniu któregoś z tekstów w Ewangelii Mateusza, że jak oczywiście nie rozumiałem tego. Nie rozumiałem tego, ale w tekście, w którym było napisane, że jak przyjdą do Pana i powiedzą Panie, ja nie chcę cytować, bo nie chcę pomylić. Tylko z kontekstu wynikało, że jak ludzie przyjdą do Pana Boga i będą mówili, że czy nie oni wyznawali Jego naukę, to Pan Bóg odpowie do nich, odejdźcie, nigdy was nie znałem. I tak myślałem, że jest w moim przypadku. Ja już byłem tego pewien. Ale stwierdziłem, że nawet jeśli to jest prawda, to lepiej żyć w prawdzie niż w kłamstwie. I potem trafiłem na Pawła. Paweł zastosował po prostu zwykły manewr. No, pomyślał, a ja wreszcie tą głupotę odrzuciłem. Mówi, rozmawiamy ze sobą, a on do mnie mówi, no przecież ty mówisz jak chrześcijanin, no to jest okej. No to w pierwszej chwili sobie pomyślałem, no nie wiem, czy to ja zbzikowałem, czy on, jak on... Jak on słyszy, że ja mówię jak chrześcijanin, skoro ja cały czas nie wiem, że jestem zbawiony, a on wie, no to jak ja mogę mówić jak chrześcijanin? Paweł pokazał mi jeden tekst
w liście do Efezjan. Ja mówię, że oczywiście, że wierzę w to, co jest napisane w Nowym Testamencie. Spójrz, przeczytaj. Wiarą jesteś zbawiony. Spójrz, przeczytaj. Przeczytałem, spojrzałem, przeczytałem, spojrzałem. Aha. Wow. Obudziłem się następnego dnia. To generalnie rzecz ujmując, widok przed domem wyglądał tak, jak gdyby nigdy tak nie wyglądał, chociaż było tak samo. Nie? No ja nie wiedziałem, co się już ze mną dzieje. Zadycha oczywiście. Napisałem to Pawłowi, że ślicznie dziękuję, że po prostu zareagował na mnie jak typowy doktor, który wyleczył mnie z idiotyzmu, który we mnie drwił. I tak się stało. Jestem zbawiony. Po tym, jak już poczułem działanie Jezusa Chrystusa, czuję, że staję się lepszy, nie idealny, ale lepszy na pewno. Mam jeszcze wiele wad. Pan Bóg w swojej mądrości cały czas mnie tam piłuje. Bardzo dobrze, kocham go za to. Bo to mi się należy oczywiście. Ale ogólnie rzecz ujmując, dzięki tutaj waszej telewizji, temu, że wiem, że istnieją ludzie, którzy są braćmi w Jezusie Chrystusie i się wie, że nie jest samemu, to człowiek jest naładowany jeszcze większą energią, a przede wszystkim sam fakt, że jest się zbawionym i się już o tym wie, to jest po prostu kwestią nie do opisania dla mnie. No gdyby nie Jezus, to no, co, byłbym stracony, a tak nie jestem. I chwała Bogu za to. Amen. Amen. Potężny króluje, Jemu chwała i cześć, nasz Pan, On potężny jest. Jak grom Jego kroki, błyskawicą Jego pieśń, nasz Pan, On potężny jest. Pan wcale nie żartował, gdy z raju ich wykopał i nie bez powodu przelał swoją krew. Jego powrót jest bliski, więc lepiej byś uwierzył, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Wszędzie była pustka, niebo czarne bez gwiazd. Nasz Pan, On potężny jest. On przemówił w ciemności i stworzył ten świat. Nasz Pan, On potężny jest. On osąd i karę wylał na Sodomę. Zmiłowanie i łaskę na krzyżu nam dał. Mam nadzieję, że zawsze będziemy to pamiętać, że nasz Pan potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patrzą w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan, On potężny jest wśród chwał. Na niebiosach patron w nim miłość, mądrość, moc. Nasz Pan, On potężny jest. Nasz Pan potężny jest. A to już było?